Cześć, z okazji mojego dziesięciolecia na YouTubie postanowiłem nagrać swojego pierwszego vloga. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo robię to pierwszy raz. Mam natomiast pewien plan na te dni, które będą dość nietypowe dla mnie. Pierwszy plan jest taki, że pojedziemy do Zakopanego. Drugi plan jest taki, że chciałbym ten wyjazd połączyć z pracą przez internet. No i trzeci punkt, chciałbym powalczyć trochę z moim lękiem wysokości, który mi się trochę objawia w takich miejscach, no jak właśnie Tatry. No i cyk, jestem już w okolicach Krakowa. Szybko, prawda? Przeglądałem sobie hotele i chyba wstępnie wybrałem miejsce, gdzie chciałbym nocować. To jest hotel Radisson w Zakopanem. Nigdy tam nie byłem, ale byłem w tym hotelu w Gdańsku kilka razy. Nad Motławą, w takim fajnym pokoju z przeszklonym oknem wykuszowym. Polecam, bardzo fajny. Pechowo dzisiaj akurat jadąc tutaj, mamy 5 września 2024 roku, w radiu mówili, że ktoś zginął na szlaku w Tatrach. Także nie napawa mnie to optymistycznie i pozytywnie, no ale jestem już tutaj prawie na miejscu, więc jadę i będę realizował dalej plan. No dobra, jest godzina 20:15, jestem najedzony i planuję teraz w końcu popracować. Wisi mi parę maili, muszę załatwić parę spraw. Biorę kompa i zrobię to w lobby hotelowym. Zamówię sobie coś do picia w barze i wieczór spędzę właśnie pracując. A jak wygląda praca osoby, która zajmuje się tworzeniem stron internetowych czy marketingiem w internecie? No nie jest ona zbyt spektakularna, bo jest to po prostu siedzenie przy komputerze. Ale ma pewne zalety, na przykład taką, że możesz ten komputer wziąć sobie gdziekolwiek, wylecieć gdzieś na drugi koniec świata, oczywiście tam, gdzie masz internet, i tą pracę realizować. Dzisiaj ruszyłem z Kuźnic i planowałem pokręcić się w okolicach Kościelca. Nie robiłem sobie presji i celu, żeby go zdobyć, bo naczytałem się i naglądałem różnych rzeczy o tej górce, natomiast chciałem po prostu zobaczyć, jak będzie. No i było tak, że ostatecznie wszedłem na sam szczyt, choć miałem kilka poważnych chwil zwątpienia, jednak jest to taki mój mały sukces, no i jakiś krok do przodu w walce właśnie z tym lękiem wysokości. O ile wczorajszy dzień mogę zdecydowanie uznać za sukces, to dzisiaj jest to raczej porażka. Ogólnie wstałem bardzo obolały, zmęczony, niewyspany, boli mnie kostka, bo wczoraj gdzieś tam źle stanąłem, mam potworne odciski, boli mnie po prostu każdy krok, który stawiam i nie jest to przyjemne. Miałem dzisiaj w planach pokręcić się wokół Morskiego Oka, właśnie tutaj jestem, także ten plan zrealizuję, ale nawet dojście tutaj nie było łatwe. Później nad Morskim Okiem wyszło słońce, które dodało mi trochę energii i pochodziłem trochę jeszcze w tych okolicach, łącznie zrobiłem tam około 20 km. Przeceniłem trochę możliwości moich nóg, najbardziej dokuczają mi odciski, przez które po prostu nie mogę stąpać nogami, dlatego też skracam ten wyjazd. Miałem zostać tu jeszcze 2 dni, a wyjadę po prostu jutro. Stęskniłem się też już trochę za moją rodzinką. To, co chciałem zrobić, to zrobiłem. Udało mi się zrealizować 3 cele. To chyba tyle. Mam nadzieję, że ten vlog był fajny. Dzięki wielkie za oglądanie do końca. Na razie.